Dźwiganie, wytrzymałość, takie było na razie. No i tam jakieś to jest, jak to tam wychodziło, tam pisał, na przykład rozrzewka, tam 5 minut, i tam to tam zawsze wychodziło jakieś 50 minut treningu ogólnie. No Dobra. tak to tam jeszcze. Dzień dobry. Cześć Tomek. A tak to tam jeszcze samemu, gdzie sobie chodzę z bratem na boisko, coś tam pokopać to. Jasne. Cześć Tomek, a powiedz, jak u ciebie sytuacja teraz podczas lockdownu? Jakieś masz zajęcia? Czy to jakaś rozpiska treningowa, czy... No to u mnie wygląda tak, że codziennie trener motoryczny wysyła nam trening jakby na dzień, który mamy zrobić. I mam też treningi rozpisane od mojego trenera na raz zwykłego i no i chodzę na boisko po 5 godzin dziennie. No to dobrze, to super. Też dzisiaj byłem na jednym treningu, udało się trening zorganizować w tym czasie i też widziałem chłopaków U14, U15 w Celiotce grają i też 6 godzin na boisku spędzili. I też grali tam różnego rodzaju gry, 3x3, 5x5, też fajnie, że zauważyłem, że jednak niektórzy zawodnicy sami chodzą na boisko i wykorzystują ten czas. Pakie, powiedzcie, oglądaliście rozmowę z Konradem Michalakiem? Tak. Mikołaj? Ja tam byłem przez chwilę na tym spotkaniu, ale później musiałem wyjść i właśnie jeszcze nie dooglądałem do końca. Ja powiedzcie, jak wasze wrażenia, co sądzicie? No, ciężką pracą zaszedł no, tam, gdzie jest aktualnie, no, czyli gra w lidze tureckiej i no, udało mu się wyjść z polskiej. To jest chyba takie według mnie największe osiągnięcie, wyjść z tej polskiej ekstraklasy. Myślę, że są większe jeszcze. No tak, tak, ale jeśli chodzi o tym poziomie teraz, tak. A jakąś rzecz, którą zapamiętaliście z tej rozmowy? Jakąś jedną, jedyną, którą możecie wykorzystać dla siebie? A o czym kanał mówi, że trzeba ciężko pracować? No wiecie, to jest pojęcie takie już bardzo ogólne, ciężko pracować, ale z tych wszystkich wskazówek, które on mówił, mówił o językach, o czytaniu książek, o diecie, coś, co was przykuło i co możecie na teraz już wprowadzić do swojego życia. Bo to ciężka praca, wiecie, to jest ogólne, bardzo duże pojęcie, ciężka praca, no ale coś konkretnego mówimy tutaj, co możecie wprowadzić na już. To ja na pewno czytanie książek, bo mało, w sensie teraz czytam więcej, ale no jeszcze muszę trochę nad tym pracować. Mikołaj, a ty jakby co usłyszałeś od Konrada i co możesz wyciągnąć dla siebie? No tam głównie to słyszałem, tam jak właśnie mówisz, tam jakby młody, jak trenował, że tam psychicznie ciężko było na początku, tam że sobie wmawiał, że jest po prostu słaby i to mówi, że po prostu wierzyć w siebie i umiejętności swoje. Dokładnie. Zawsze to powtarzamy wam. Nie dajcie sobie wmówić, albo ich otoczenie wam nie wmawia. Znaczy mogą sobie wmawiać, ale wy w to nie wierzcie, że jesteście słabi, że się nie nadajecie. Bo wiele jest przypadków zawodników, którzy dopiero wystrzelają w wieku 20 czy nawet więcej lat. Więc nie dajcie sobie wmówić, że się nie nadajecie, że jesteście słabi. Teraz jestem w trakcie czytania książkę o Michaelu Jordanie, gdzie on w wieku dopiero 15 lat wybrał, że będzie w koszykówkę grał. A do tego czasu cały czas grał równocześnie w baseball i koszykówkę, więc nie dajcie sobie wmówić, że się do czegoś nie nadajecie. To jest tylko wasze przekonanie i wasze działanie do tego, żeby osiągnąć naprawdę duże sukcesy. Jesteście w stanie to zrobić. Dobra, chłopaki. Przechodzimy do tematu dzisiaj głównego. Będziemy mówić o poruszaniu się obrońców, o działaniach obrońców w defensywie. Akurat taki temat wybrałem dla was, chociaż wiem, że Tomek jest napastnikiem, a Mikołaj, ty grasz na środku pola, nie? Tak. No ale może coś tutaj nowego postaram się wam pokazać, bo też dużo filmów z Top League pokazałem, więc też będę starał się znaleźć takie rozwiązania, żeby wam też coś ułatwić, typu jak się będzie poruszał w obronie napastnik albo środkowi pomocnicy, więc zaczniemy, włączę screen, włączę prezentację. Dobra, chłopaki, działania w defensywie.
obrońców, ale będziemy wykorzystywać również tych zawodników ustawionych wyżej, po to, żebyście oczywiście wy też skorzystali. Chłopaki, tak sobie podzieliłem to na cztery części. Czym jest bronienie? Jakie są strefy bronienia? Jak bronić indywidualnie oraz jak wspierać partnerów? I jak poruszać się w formacji? Chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. Bo w ogóle, chłopcy, czym dla was jest to bronienie? Czym dla was jest obrona? No, żeby po prostu bramki nie strzeli, tak żeby ich nie dopuścić tam do strzałów żadnych i czekać na błąd jakiś ich. Jakby no, dla mnie obrona jest jakby no, powodem, dlaczego odbieramy piłkę. No, bo jakby, i w sumie jakby nie było obrony, to byśmy nie atakowali. Bo jakbyśmy nie odbierali piłek, to byśmy nie atakowali. Znaczy jest taką jakby podstawą trochę gry w piłkę. Okej, okay. Teraz postawcie się w roli, gdy gracie w mecz i jesteście w fazie bronienia. Co jest waszym celem? Niedopuszczenie do utraty bramki czy odbiór piłki? Odebranie piłki. No właśnie. I tutaj chciałbym, chłopaki, mocno w tym kierunku iść, Mikołaj, że pamiętajcie, że celem gry w obronie nie jest nie stracenie bramki. Celem gry w obronie jest odbiór piłki, żebyście tutaj zmianę tą mentalną mieli, żeby to wam przyświecało. Że jak ja idę do gry nawet jeden na jeden, idę po odbiór piłki, to ja idę odebrać piłkę, a nie idę jedynie przeszkodzić przeciwnikowi. Okej, Mikołaj? Żebyś tutaj wiedział, co jest celem. Ja chcę odebrać piłkę, a nie tylko nie stracić piłki, okej? Okej. Tutaj musimy to zmienić, bo to właśnie nad tym teraz Niemcy górują, typu RB Leipzig, trener Klopp. Oni właśnie zwracają na to uwagę, że bronienie to jest próba odbioru piłki, a nie próba nie stracenia bramki, próba odbioru piłki i z tą myślą po prostu musimy wychodzić na boisko. Znacie strefy bronienia? Jakie są strefy? Niska, średnia, wysoka. Dokładnie. No. Dokładnie. A wy w waszych klubach w większości w jakich strefach odbieracie albo jakie macie nastawienie w klubach, żeby bronić nisko, wysoko czy średnio? No to u mnie wysoki pressing. No, bo no najwięcej bardziej zaznaczony wysoki. Mhm. Bardzo rzadko gramy w niskim, praktycznie w ogóle. Mhm, tylko okay. Wysoki. U nas zależy z jaką gramy drużyną, jak jest taka jest lepsza, co na przykład gramy w średnim, albo czasami niskim, ale bardziej w średnim, a jak tacy są, że no są słabsi trochę, to gramy wysoko wtedy. Gracie wysoko, no dobra. Ogólnie trend jest znowu na świecie, właśnie cały czas wysoki pressing, przez to mecze są o wiele bardziej atrakcyjne, więcej sytuacji bramkowych, gra się więcej po ziemi, więc taki jest teraz trend i jak macie trenerów, którzy często pozostawiają po prostu no, niski obronie, niskim pressingu, to no coś jest nie tak, albo trener typowo nie chce was rozwijać, albo po prostu boi się o, wiecie, o trzy punkty i jak tu przegrać mecz, więc zwracajcie uwagę na to, z kim pracujecie. I jeśli trenerzy chcą grać wysoko bronić, atakować, to tak, to super. To tego się trzymajcie, a jak wiecie, że trener jednak spekuluje dużo i chce bronić nisko, to tu trzyma was jakby trochę na lejcach w uwięzi i nie do końca daje wam się rozwijać, bo wy jako młodzi zawodnicy musicie się rozwijać w wysokim pressingu, bo tylko kiedy będziecie cały czas mieć chęć odbioru piłki, będziecie rozwijać się pod kątem gry jeden na jeden w ataku, w obronie, ale również motorycznie, bo im więcej będziecie biegać, kiedy będziecie mieć większą ilość sprintów do wysokiego pressingu. Chłopaki, a wiecie jak bronić indywidualnie, kiedy mam grę jeden na jeden? Znacie takie podstawy, albo jak wy byście opisali waszą grę w obronie jeden na jeden? Proszę, to jest doskok do przeciwnika. A ten, że w jakiej sytuacji gdzie przeciwnik jest przodem czy tyłem? No to mów Tomek z swojej perspektywy, ty jesteś napastnikiem, więc mów, masz przeciwnika przed sobą na środku boiska. No to wpierw się zaskakuje. Jak już trochę zaobserwowałem, no to staram się go spychać na nogę jego słabszą, no bo raczej zawsze da się zauważyć. No i gdy ciągle wycofuję, a gdy popełni błąd, doskakuję, odbieram piłkę. Dobra, okej. Okay. Mikołaj, to ty podobnie, ale na boku boiska, powiedzmy w strefie bocznej, chcesz odebrać piłkę. Jak twoje zachowania wyglądają?
To na pewno pozycję boczną mam i żeby zamknąć i zamykać środek, żeby do środka nie zszedł. Po prostu tam go wspierać do linii końcowej, jeśli po prostu nie dać mu zejść ze środka. Dobra. I chłopaki, pamiętajcie o tej cały czas chęci odbioru, bo nie tyle możemy tylko przeszkadzać. My musimy zacząć chcieć odbierać piłkę i pamiętajcie o tym. Super, jak zawodnik nie zagra piłki w przód, to super, ale wy chciejcie cały czas odebrać piłkę. Bądźcie cały czas tak zwani proaktywni. Trochę filmów wam pokażę, na przykład z Van Dijkiem, w jaki sposób cały czas jest myśl o tym odbiorze piłki. I teraz przejdziemy już do tego tematu z filmami, jak wspierać partnerów, jak poruszać się w formacji. Chłopaki, wybrałem sobie 8 najważniejszych elementów, których zaraz w filmach to przedstawię wam. Pierwsza rzecz to jest, gdy przeciwnicy podają piłkę w poprzek lub do tyłu, to skracajcie dystans do przeciwników. Wiecie, jak to wygląda? Chyba tak. No na chwilę też, no łatwiej będzie zagrana filmowo, wam to pokażę, nie? Kiedy jest piłka po prostu zagrana, powiedzmy, od w strefie średniej u przeciwników, od szóstki do ósemki w poprzek, to rolą obrońców jest skrócić do nich dystans, bo każda piłka, która nie jest zagrana w przód, powinna decydować o tym, o wysunięciu linii obrony w przód. Zawsze bądź przygotowany do startu, czyli bardzo ważna, chłopaki, rzecz, ustawienie bokiem do piłki w obronie. Cały czas bądźcie bokiem. Nie przodem, ale cały czas bądźcie bokiem. Albo jednym, albo drugim. I obserwujcie, gdzie jest piłka. Jeśli będziecie grać pod piłką, no, wam to raczej nie grozi. Może bardziej Mikołaj, skoro gra na 6-8. Ale bądźcie cały czas przygotowani do tego, że będziecie mogli startować w stronę własnej bramki, tak? Albo nawet jeśli bokiem przygotowani, to bądźcie przygotowani do tego, żeby pobiec w przód. Jak najmniej Mikołaj, Tomek, bądźcie w tej pozycji. Albo ta pozycja bok, jeden bok, albo drugi bok. To jest bardzo ważne. Dla obrońców będzie krycie w polu karnym, o tym też zaraz trochę też pokażę. I kolejna rzecz, myślę, że to znacie, gdy partner z formacji wychodzi do piłki, to pozostali muszą zawęzić i zejść pod niego, żeby zaasekurować. Bądźcie przygotowani zawsze na dłuższą piłkę, czyli właśnie to ustawienie bokiem, albo jednym, albo drugim. Przygotowani do startu już. I znowu ważna rzecz, bronienie to jest aktywny atak na piłkę. To nie jest przeszkadzanie przeciwnikowi, to jest atak na piłkę. Gdy w obronie, no właśnie, gra w obronie to chęć odbioru piłki, a nie tylko przerwanie gry przeciwnika. Ostatnia wskazówka, gdy twoja drużyna gra w wysokim pressingu, ty jako obrońca, czyli zawodnicy pod piłką, musisz być przygotowany na zagranie za twoje plecy. 8 rzeczy, za chwilę przejdziemy do filmu, zobaczcie, zaczynamy. Teraz. I będę przerywał, żebyśmy mogli opowiadać sobie. Zobaczcie, tu jest już współpraca. Tu wiadomo, że zawodnicy obrońcy w systemie 5-3-2. Obrońca, kiedy widzi, że z boku nabiega napastnik, to obrońca musi obserwować przedpole bramki. Czyli obserwuje, gdzie jest jego partner, gdzie jest przeciwnik. Za swoimi plecami, bo często jest tak, Tomek, dla ciebie wskazówka, że ty jako napastnik po prostu wbijaj się pomiędzy dwóch obrońców, nie? I najlepiej za plecy tego pierwszego, żeby dostać piłkę, wiesz, tak zwaną Tak. za plecy, nie? Ty się wbijaj pomiędzy dwóch, a rolą obrońcy jest po prostu zerknięcie za swoje plecy i sprawdzenie, z której strony nabiega przeciwnik oraz gdzie jest najbliższy partner. O, zobaczcie, bardzo ważna rzecz, zobaczcie. I odwrócenie już roli jest. Tu jest chyba Azpilicueta z Chelsea. Zobaczcie, jak on broni. On jest przodem, już w polu karnym jest przodem do najbliższego obrońcy, po to, żeby za chwilę do niego nawet złapać i trzymać go. On nie jest odwrócony w stronę z własnej bramki. Zobaczcie, kolejny jest odwrócony bokiem. A ten już dalej, jego wzrok jest zwrócony na napastnika i na zawodnika z piłką. I on jest przygotowany do tego, żeby nabiec na piłkę i uderzyć w przód. Jeszcze tutaj cofnę kawałek, bo to jest bardzo ważna sytuacja. Zobaczcie tutaj na Azpilicuetę, który będzie wbiegał i zobaczcie, jak on się ustawi. On za chwilę odwróci się, o, zobaczcie, i biegnie tyłem do swojej bramki.
jako obrońca muszę mieć cały czas kontrol tego napastnika. Zobaczcie, on cały czas zerka na Aguero i na Bernardo Silva i on się cofa. On idzie w stronę własnej bramki plecami, żeby być cały czas gotowy do tego, żeby tą piłkę wybić. No właśnie, to jest informacja o tym, kiedy twoi zawodnicy, partnerzy presują wysoko, są w pressingu wysokim i ty niżej bądźcie blisko siebie. Ci, co są pod piłką. I bądźcie przygotowani na dłuższą piłkę. O, to jest właśnie, to jest ta sytuacja tutaj. Niebiescy idą do wysokiego presu. Zobaczcie. I tutaj jest ta strefa bardzo niebezpieczna, bo tutaj jeśli niebiescy podchodzą do wysokiego presu, za chwilę może być dłuższa piłka i to jeden... ta strefa jest bardzo niebezpieczna, bo tu piłka może trafić i jest jeden na jeden z bramkarzem. O, właśnie tu będzie sytuacja, reakcja na tak zwaną dłuższą piłkę. Idzie długa piłka od czerwonych i zobaczcie, co robi napastnik, nie? I wystarczy, że jeden obrońca złamie linię i jest po ptakach tak zwanych, nie? Złamał linię obrońca i już jest napastnik, może być w sytuacji jeden na jeden. A za chwilę wam pokażę, co robić, jak widzicie, że przeciwnicy chcą grać już dłuższą piłkę. Przez to, że jeden obrońca złamał linię, napastnik może dośrodkować. I zobaczcie, znowu kolejny złamał linię, niestety. I przez to nie ma spalonego. Tutaj obrońca powinien jeszcze zawężyć. Zejść do środka. No właśnie. Kiedy wychodzi jeden z mojej... z linii mojej obrony, to pozostali muszą właśnie zawęzić, pójść za jego plecy niżej, po to, żeby ta piłka w tą ślepe takie miejsce nie trafiła. O, zobaczcie, piłka w tył i zobaczcie, co będą robić obrońcy. Zobaczcie, widzieliście? Co zrobili obrońcy? Jeszcze raz. Od razu skrócili. Tak jest, od razu skracamy. To jest bardzo ważne. Tak samo w obronie, jak jesteście. I Mikołaj, jak jesteś na 6-8, tak samo pamiętaj. Jak jest piłka przeciwników w tył, to ty musisz skrócić. I musisz też popchnąć twoich kolegów, że też chłopaki skracamy. Zobacz, Mikołaj, patrz. To też widać za chwilę po ustawieniu ciała przeciwnika. On nie ma jak grać w przód, więc musisz zagrać w tył. Zobacz na obrońców tych czterech. Patrz, i cyk. Patrz, już wyskoczyli parę metrów do przodu. A to też wtedy odwrócimy rolę, żeby teraz wam też pokazać informację. Tomek, to jest dla ciebie ważna wskazówka, Mikołaj być może też. Tomek, jak będzie z twojej drużyny piłka wycofana... No to wtedy od razu spróbować zrobić ruch za plecy obrońców. Tak jest. Widzisz, już przygotowany jest tutaj gość z Arsenalu po to, żeby wbiec to. No, Tomek, masz naprawdę dużą świadomość taktyczną. Super. I tego właśnie próbujcie, kiedy jest piłka wycofana mojej drużyny, to za chwilę z drugiej linii ktoś może wejść. No zobaczcie, tu nie było, właśnie brakowało tej asekuracji, bo jeden z moich partnerów wyskoczył, zabrakło asekuracji. O, tu jest za duża przestrzeń. Po pierwsze, obrońca powinien być bliżej. Spóźniony jest i niestety jest sytuacja dla przeciwników. A pozostali nie zdążyli dobrze zawęzić boiska.
Zobaczcie na ustawienie obrońców, wszyscy są bokiem. Nikt nie stoi przodem do gry, wszyscy są bokiem. I Tomek, dla ciebie informacja, zobacz. Jak jesteś na dziewiątce, to wbiegaj pomiędzy zawsze. No tak, tak. Pomiędzy zawsze obrońców. Zobaczcie, przez to jak biega napastnik pomiędzy, nie jest kryty przez nikogo, to rolą właśnie obrońców jest złapanie gościa i po prostu krycie, kiedy zbliża się do pola karnego, już jeden na jeden. Zobaczcie, taka tutaj dziura się zrobiła, to powinien jeszcze obrońca zejść do środka. Duże przestrzenie pomiędzy obrońcami. To też jest wskazówka dla skrzydłowego, żeby dryblować w stronę słabszej nogi przeciwnika. Tak jak obrońca ma spychać do przeciwnika na jego słabszą nogę, tak odwrotnie. Jak jestem skrzydłowym, czy gram w ataku, Tomek Mikołaj, to też próbujcie dryblować na słabszą nogę przeciwnika. To też będzie kolejna rzecz, którą może umożliwić wam jego minięcie, bo on zawsze będzie się niekomfortowo czuł, jeśli będziecie biec do nogi, którą on ma słabszą. O, to jest też zwrócenie uwagi dla napastnika, nie? Jeśli ma jedną z nóg podniesioną, to w tą stronę biegnijcie. Więc to jest ułamek sekundy, totalnie ułamek. To 1/10 sekundy, ale jeśli widzicie, że podniósł jedną nogę, to po prostu w tą stronę biegnijcie, bo on zanim ją postawi i będzie zrobił zwrot, to wy już być może miniecie go. To są ułamki sekund, ale może to wam się przydać. Tutaj trochę jest właśnie złe ustawienie obrońcy tego, bo on powinien być bardziej obrócony plecami do bramki, ponieważ też powinien obserwować swojego partnera i też powinien obserwować, gdzie jest tutaj Aguero City. A on tylko zwraca uwagę na to, co się dzieje przed nim, a też powinien mieć świadomość tego, co jest za nim. I znowu są to przestrzenie pomiędzy obrońcami, które właśnie należy wbiegać. I tu właśnie znowu niestety za szeroko obrońcy są. Dobra, idziemy dalej. Teraz mamy Diego Simeone, Atletico Madryt. Też to myślę, że to jeden z wzorów, jak bronić. Zobaczcie, co to jest bronienie? Bronienie to jest aktywny atak na piłkę. To nie jest czekanie na to, co zrobi przeciwnik, tylko ja chcę bronić, ja chcę atakować. Zobaczcie, jaki sprint robi tutaj lewoskrzydłowy. Ile ma 25 metrów i on po prostu biegnie na presie. Ale on biegnie na presie, pozostali również z jego strony się udają po to, żeby pressing wzmocnić, bo sam ciężko, żeby on odebrał piłkę. Muszę, jako drużyna cała muszę skrócić tak przestrzenie, zawęzić, żeby ten pressing był skuteczny, żeby zacieśnić między nami odległości. Tak zwane ustawienie schodkowe tu było napisane. Ok, piłka go minęła, ale już kolejny presuje.
Wiecie, była sytuacja 2 na 1 tutaj. Zawodnik dostał piłkę, miał dwóch przeciwników obok siebie. I zobaczcie, obrońcy są w dobrym ustawieniu, bo jeden kryje, kolejnego asekuruje, trzeci zamyka całą przestrzeń. I mimo, że tu jest piłka, to uważam, że obrońca powinien być jeszcze bliżej drugiego stopera, po to, żeby być na wysokości pierwszego, dłuższego słupka od bramki, tak? Bramka jest, powiedzmy, na tej wysokości, więc on powinien być najdalszy obrońca, najszerzej powinien być na wysokości drugiego słupka. Że w ogóle czytałem taki... Tak? Widziałem wywiad, gdzie dużo trenerów się wypowiadało, na jaką drużynę najtrudniej się gra, jak się jest w ataku. Prawie wszyscy mówili, że no właśnie na Atletico, kiedy prowadzi Simeona, bo no tak. Mega trudno się gra, buduje akcję. Tak, bo oni grają typowo 4-4-2, gdzie Simeone właśnie uważa, że to jest najlepszy system do bronienia, mając tych zawodników, których ma, bo zobaczcie, to jeszcze z Griezmannem jeszcze jest film. Griezmann to taką kapitalną robotę tam robił w obronie, tak wywierał presję na przeciwnikach, bo oni szybko odbierali piłkę i potrafili strzelać tym najlepszym, bo wiadomo, z tymi słabszymi oni prowadzą grę, ale z Barceloną, Juventusem i tak dalej, to oni bronili się i później wykorzystywali te kontry. Zobaczcie, jak u nich cały czas są fajne, symetryczne odległości między przeciwnikami, między moimi partnerami. Takie są odpowiednie odległości i oni są z tego w stanie odebrać piłkę. Zobaczcie, cały czas atak na piłkę. Mimo, że bronią teraz w średnim pressingu, ale jak jest piłka, zbliża się do mojego zawodnika, to od razu jest press. Zobaczcie, kolejny press. Kolejny press. Jest odbiór piłki, nie? Zapamiętajcie, że bronienie to jest atak na piłkę. To nie jest tylko przesuwanie nasze słynne, co mówimy w Polsce. To jest atak na piłkę. Wiecie znowu, jaki sprint zrobił skrzydłowy po to, żeby utrudnić. Zobaczcie, tu już niżej. Mikołaj, zobacz, dla ciebie jest informacja. Jeśli mój lewoskrzydłowy zwolnił pozycję, bo poszedł wysoko do presu, Mikołaj, zaraz zwróć uwagę, to na tym najwyższym poziomie to ci zawodnicy to czytają. Więc przeciwnik widział, że z mojego, ze strefy tych obrońców, pomocników, wyskoczył jeden skrzydłowy, to tu się zwolniła przestrzeń, więc oni już to widzą na tym najwyższym poziomie, że aha, on wyszedł, to ja idę za jego plecy. I widzisz, i ta szóstka, ósemka musi iść za nim, po to, żeby wypełnić tą przestrzeń, bo jak taki zawodnik jest w stanie zagrać piłkę górą do niego, on byłby sam wtedy, nie? Więc musisz też tą czytać przestrzeń i patrzeć, co się dzieje wokół ciebie. Zobaczcie, znowu piłka zagrana w tył. Zobaczcie, jest press. Zobaczcie, piłka w tył będzie. Zobaczcie na obrońcy, co będą robić. Piłka będzie w tył. Co robią obrońcy? Wychodzą, zobaczcie. Widzisz? Okay. Jeszcze raz. Zobaczcie tutaj. Zobaczcie na tego obrońcę, co on będzie pokazywał, jak piłka będzie zagrana w tył. Będzie całą drużynę wypychał. Zobaczcie. O, widzicie, jego ręce rozstawione. Mówi, wychodzimy, podchodzimy wyżej. I kontrolowanie wysokości gry. Wind. Przepraszam, szerokości gry. Szerokości gry. Jest czwórka tych pomocników. Kontrolują szerokość. Zobaczcie, właśnie. Obronie. Piłka jest przerzucona do skrajnego obrońcy. To z mojej drużyny, jak ja będę grał na boku pomocy, Mikołaj, Tomek, to pamiętajcie, że ja nie stoję tutaj, nie kryję tych zawodników, bo oni są teraz nieużyteczni. Oni nam, nawet jak piłka będzie z powrotem zagrana, to ja zdążę dobiec. Ale my w obronie, jak gramy w pomocy, to musimy zejść tutaj w okolice koła środkowego, żeby tam zawęzić, żeby tam odebrać piłkę. Zobaczcie, jak jest tutaj mało miejsca do tego, żeby zagrać czy jednemu, czy drugiemu, czy trzeciemu piłkę. Jakby poszła piłka górna, okej, no wyszedł z tego, tylko że ten czas, kiedy piłka leci, to ten zawodnik skrajny jest w stanie dobiec.
I znowu zobaczcie, jest piłka zagrana krzyżowa. I zobaczcie, każdy będzie podchodził bliżej do swojego zawodnika. Będzie wypychanie znowu linii obrony. I tutaj lewy obrońca będzie wracał do swojej formacji. O, właśnie, lewy obrońca wraca, podchodzenie, podwojenie, odbiór piłki. Jeszcze raz. To jest super, super sytuacja. Tutaj gdzieś była piłka, tutaj lewy obrońca musiał podejść wyżej do bronienia, ale kiedy widzi, że jest piłka zagrana krosowa, to on wraca momentalnie na swoją pozycję, a pozostali z drugiej strony uaktywniają się i podchodzi obrońca prawy, podchodzi obrońca prawy pomocnik. I tu będzie stoper będzie odbierał piłkę, bo będzie podwojenie. Więc pamiętajcie, to jest cały czas aktywny atak na piłkę. Podchodzę, podchodzi prawy pomocnik, prawy obrońca, zobaczcie, jak mądrze zauważył, że nie będzie piłka zagrana do boku, tylko będzie piłka zagrana w przód i on jest do tego, żeby podwoić piłkę. Zobaczcie tutaj na prawego obrońcę. Zobaczcie, spojrzał, że biegnie, znajdę odpowiedni moment, że spojrzał, że biegnie ten zawodnik na piłkę prostopadłą. O, widzicie? On spojrzał na niego, on biega w jego pomiędzy tych obrońców, więc on pewnie skojarzył. Aha, groźniejszy przede wszystkim jest ten zawodnik, bo jak piłka tutaj trafi, no to już jest przed polem karnym. Tu, jak będzie piłka podana, to ja jeszcze zdążę do niego dowiec. Ale ten jest groźniejszy, więc wybieram opcję, że nie będę czekał, bo prawdopodobnie piłka będzie zagrana tutaj. Ok? Dobrze wybrał? Bo rzeczywiście ta piłka została zagrana do tego zawodnika i mamy podwojenie. Raz, dwa. I jest odbiór piłki. I zobaczcie, super ujęcie jest teraz. Patrzcie na obrońców. Jak się, ok, ten obrońca porusza się przodem, tu akurat powinien być jeszcze przed nim, ale zobaczcie na pozostałych, jest boczny, przepraszam, środkowy obrońca skrajny, on jest bokiem, ten jest bokiem, cały czas, jest przygotowany do tego, żeby albo ruszyć w przód, albo ruszyć w bok, albo ruszyć do tyłu. Zobaczcie, nawet krokiem odstawno-dostawnym porusza się. I cały czas jest kontrol, obserwacja mojego partnera i zawodników, którzy ewentualnie mogą wbiec w moją przestrzeń z przeciwników. I zobaczcie, piłka w tył. Piłka w tył, jest odbiór. I teraz będzie blokowanie przeciwnika ulubionej strony. Mamy tu przewagę raz 4-2, a zawodników Atletico Madryt. No, zobaczcie, piłka w tył. Już zobaczcie, zawodnicy wychodzą z pola karnego, bo jest piłka w tył. Czyścimy to pole karne. Zobaczcie obrońców, oni się cofają, praktycznie nawet plecami do bramki się cofają, zobaczcie. Zobaczcie, i on już jest praktycznie tyłem do bramki i w ogóle patrzy tylko na tych ewentualnych napastników i już to już jest tak zwana identyfikacja do krycia. Ja już wiem, że będę Ronaldo krył, ten obrońca wie, chyba to jest Godin, wie, że będzie prawdopodobnie tego obrońcę krył i tu jest jeszcze kolejny do zidentyfikowania do krycia, bo być może zaraz może być wrzutka w pole karne. Właśnie już jest tutaj 1-1 i tutaj jest nawet 2-1, dwóch obrońców na jednego przeciwnika.
Więc niedopuszczenie do przewagi liczebnej przeciwnika, mimo że Filipe Luis był odpowiedzialny za Dybalę, to zobaczcie, przez, mimo że Dybala był przez moment sam, to za chwilę miał podwojenie, nawet potrojenie. Bo środkowy, defensywny pomocnik, zobacz, Nikołaj, to dla ciebie też informacja, jeśli mój środkowy pomocnik zejdzie do boku, to często ja muszę iść z nim, bo on celowo prawdopodobnie robi tam przewagę. Bo też są takie rozegrania akcji, żeby celowo stworzyć przewagę w strefie bocznej, jeśli schodzi jeden ze środkowych pomocników, to jego rolą jest celowo zwiększenie liczebności po to, żeby stworzyć przewagę. I jeśli ja jako środkowy pomocnik odpuszczę, bo będę krył strefę, to tam będzie przewaga i z tego może stworzyć się sytuacja. Kojarzysz, Mikołaj? Miałeś jakieś takie sytuacje, że twój środkowy pomocnik, za którego kryłeś, schodził do boku? Tak, było. I jak się wtedy, jak się zachowywałeś? No, zanim szedłem, a na przykład czasami też jak zbiegał na linii, to zanim musiałem iść. Mhm. A czy jak zbiegał ten twój środkowy pomocnik do boku, to czy w jego miejsce wbiegał na przykład boczny pomocnik, czy celowo tam zostawali w przewadze, żeby was po prostu ugrać na boku? Jeszcze raz? Skoro ten twój środkowy pomocnik zbiegał do boku, nie? I teoretycznie wtedy dublowali się pozycjami. Był wasz środkowy pomocnik i, no przepraszam, przeciwnika środkowy pomocnik jeden plus skrzydłowy plus boczny obrońca, czyli było praktycznie trzech przeciwników, a jeśli ty nie pobiegłeś za nim, to było tylko boczny obrońca i boczny pomocnik, nie? Teoretycznie czasami była sytuacja 3-2. Czy w miejsce zwolnione przez tego przeciwnika, środkowego pomocnika, wbiegał środkowy boczny pomocnik do boku, do środka? Czy jednak zostawali tam i grali w przewadze przeciwnicy? Zostawali. Zostawali. I udało im się wychodzić z takich sytuacji? Czy jednak odbieraliście piłkę? Częściej odbieraliście. Mhm. Zwróć uwagę właśnie, że ta sytuacja, która jest teraz na ekranie, to ten doskok, potrojenie w sekundę. Nie wiem, kto to jest, chyba Dybala, dostał piłkę i w sekundę było przy nich trzech gości, chyba ją stracił. W sekundę. Tak, no tak gra właśnie Atletico, nie? No, oni już te wszystkie role defensywne mają tak dograne, że właśnie to jest sekunda i jest podwojenie, potrojenie przeciwnika. O, na przykład jest taka sytuacja często, ci trenerzy top celowo zmuszają przeciwnika, dają na przykład większą przestrzeń. Inaczej wam pokażę. Najlepsi ci trenerzy celowo czasami zostawiają zawodnika wolnego. Zobaczcie, być może to jest celowe zagranie Filipe Luisa, że on go na chwilę odpuścił. Po co? Po to, żeby ten prawy obrońca właśnie podał do niego, a wtedy jest celowe podwojenie, potrojenie. Że ja celowo daję jednemu zawodnikowi więcej miejsca po to, żeby za chwilę do niego doskoczyć. Nawet podwoić, potroić. Często tak się przy otwarciu gry robi, nie? Że dopiero ruszam po pierwszym podaniu, żeby celowo do jednego zawodnika przeciwnicy podali, a dopiero ruszamy wtedy w dwóch, trzech do niego. No, widzicie, być może znowu to jest tak, to jest właśnie ta, być może ta sytuacja, że celowo Filipe Luis jest dalej, ja nie wiem tego, tylko mogę gdybać, że jest troszeczkę dalej, ma powiedzmy 5 metrów straty do niego, gdy poszło podanie do jego skrzydłowego, on wtedy wiedział, że musi ruszyć mocno i przechwycił tą piłkę. Bo zobaczcie, jakby Filipe Luis stał przy nim metr tutaj blisko, to tego podania prawdopodobnie by nie było. Bo nie odważyłby się ten obrońca podać do zawodnika pod kryciem, ale że miał 5 metrów przewagi, nie wiem, czy to Filipe Luis się spóźnił, czy być może celowo to zrobił. Zobaczcie, 5 metrów zostawił do niego miejsca. Kiedy widział, że ta piłka leci, no to właśnie speed i odbiór piłki.
Dobra, chłopaki, idziemy dalej. O, właśnie. Van Dijk. Parę filmów, parę sytuacji z nim. Bo to myślę, że teraz najlepszy obrońca na świecie. Zobaczcie, aktywne bronienie. Jest sytuacja jeden na jeden. On jest proaktywny. Wie, że nie może teraz pójść tutaj na raz jako obrońca. Musi czekać na wsparcie, więc cofa się, ale jest cały czas zwrócony w stronę swojej bramki. Biegnie razem z tym napastnikiem, ale nie idzie na raz i czeka na swoich partnerów. Zobaczcie, biegnie, sobie, biegnie i czeka na wsparcie, wchodzi w kontakt, blokuje. Biegnie w stronę swojej bramki, czeka na moment, wchodzi w kontakt i blok. I zobaczcie, sytuacja 2 na 1, teoretycznie łatwa dla napastników. A Van Dijk tak szachuje przeciwników, że zobaczycie, jak zaraz chwilę ta sytuacja się potoczy. Powinno być łatwo, ale zobaczcie, ustawienie Van Dijka niżej od piłki, bo jak byłby w jednej linii, no to już nie zdąży. Musi być pod piłką, biec w stronę własnej bramki, jednocześnie zamykać teoretycznie linię podania do tego, prokurować do sytuacji, żeby ten napastnik szedł w stronę swojej słabszej nogi. I zobaczcie, jak się ustawia. Biegnie w stronę własnej bramki i napastnik nie wie, czy podać, czy iść jeden na jeden. I jest chyba po uderzeniu rzut rożny był, bo tak Van Dijk dobrze się ustawiał. Zobaczcie, biegnie w stronę własnej bramki, szachuje dwójkę napastników. I widzi, że zszedł do swojej słabszej nogi, więc już wtedy atak na piłkę. Oczywiście strzał niecelny, ale na pewno sytuacja, którą wymusił Van Dijk, sprokurowała to, że nie było bramki z tej sytuacji. I dalej. I znowu odpowiedni moment do bronienia Van Dijka. Zobaczcie, Van Dijk biegnie, ma gościa za sobą, za którego jest odpowiedzialny, ale mimo to za chwilę zablokuje piłkę. W odpowiednim momencie wchodzi i jest odbiór piłki. Jest blokada. Jeszcze wychodzą z piłki. No, wychodzą nie, ale po prostu zablokował wcześniej. Nie? A, co chłopaki, bardzo ważna rzecz, tutaj będzie u Van Dijka, jako obrońca, czy w ogóle w bronieniu, Mikołaj, Tomek, nigdy nie możecie się obrócić plecami, nie? Musi być zawsze przodem, więc ta pozycja boczna jest bardzo ważna. Musicie cały czas obracać się przodem do zawodnika, którego bronicie. Jak obrócicie się plecami, to często już będzie po was. Zobaczcie na Van Dijka. Boczna. Jest najlepsza, bo jesteś zawsze przygotowany do biegu, gdy jakby tak. Próbował cię minąć, od razu możesz biec za nim, a ty na to musisz się odwrócić i tracisz sekundy. Tak jest, Tomek. Zobaczcie na Van Dijka, jak będzie mądrze operował swoim ciałem, że będzie cały czas przodem. Obrócił się, pół obrót zrobił i jest w ślisk. Ale będą przechwyty Van Dijka. W odpowiednim momencie ślizg znowu. Wypchnięcie przeciwnika.
Nie, zobaczcie, jak on dobrze pracuje na nogach. Nie idzie na tak zwany raz, tylko cały czas obserwuje piłkę. No po prostu czuje grę i czuje, gdzie przeciwnik może pójść, nie? Tu wypchnięcie przeciwnika, dziękuję, wchodzę po piłkę. Szkoda, że miał w tą kontuzję, bo już w takiej formie. Już piłkę wprowadza Van Dijk, rozprowadza, także idziemy dalej. I tu będzie teraz ochrona przed długimi piłkami. To też jest ważne dla środkowych obrońców i w ogóle dla obrońców. Jak się zachować w momencie, kiedy widzimy, że możliwe, że będzie długa piłka zagrana. O, właśnie, zobaczcie tą sytuację. Jeden ze środkowych obrońców wychodzi, bo za chwilę będzie ta piłka gdzieś w tej okolicy, więc pozostała trójka zawęża i schodzi pod niego. Środkowy obrońca jeden wychodzi, pozostali schodzą niżej za jego plecy. No widzicie? Juventus. Chiellini idzie pod piłkę. Zobaczcie, pozostałych trzech obrońców było w jednej linii, a nagle już są za nim. Po to, żeby gdy ta piłka zostanie zagrana przeciwników za plecy przez przypadek, to żeby nikt z drugiej linii nie mógł biec. A jest pozostała trójka obrońców, którzy tą piłkę będą mogli za chwilę przychwycić. A, Mikołaj, dla ciebie informacja. Pamiętaj, tak zwane drugie piłki są mega ważne, bo nie wiesz, czy twój napastnik wygra tą piłkę, przebije ją w przód, czy jednak wygra obrońca, więc ty jako, powiedzmy tutaj drużyna niebieska, to musisz być w okolicach tego centrum gry po to, żeby tą piłkę drugą zebrać. I znowu sytuacja, zobaczcie, jeden ze środkowego rozwoju przygotowuje się do zagrania piłki, a pozostali trzej, zobaczcie, już od razu automat w tym. Zobaczcie, byli w jednej linii we czwórce, teraz już są we trójkę w jednej linii. Zgrana piłka i co robi obrońca? Od razu wraca w swoją strefę, do swoich partnerów. I kolejna sytuacja, zobaczcie, on już przygotowuje się do uderzenia piłki, pozostali automatycznie w tył. I właśnie dlatego, gdy przegrany był ten pojedynek główkowy, ta trójka zawodników, którzy zawężyli, są do tego, żeby tą piłkę zebrać. I jeden zawodnik znowu po piłkę, pozostali automatycznie w tym. Ale myślę, że to już znacie. Chłopaki, jeszcze parę rzeczy przygotowałem dla was właśnie związanych. Reakcja na zamiar długiej piłki. Znacie pojęcia piłki tak zwanej otwartej i zamkniętej? Tak. No, jakbyście mieli przybliżyć, Mikołaj, co to jest piłka otwarta, zamknięta? Piłka otwarta to jest, jak przeciwnik jest z piłką w stronę naszej bramki. Czyli ma całe pole otwarte jakby. Dobra. A zamknięta super. To, że jest tyłem do bramki naszej. Dobra. To co robię, jak ma przeciwnik mój, powiedzmy,
Mikołaj, ty jesteś. Dziesiątka przeciwnika ma piłkę, czyli ma, no, ma piłkę otwartą, ma 10 metrów przewagi, ma wolnego miejsca. To ty jesteś szóstką. To pierwszą twoją reakcją, co powinno być? Doskok. Dokładnie, doskok. A jak byłbyś tutaj w obronie, byłbyś na stoperze, 5-4 grałbyś, to co byś robił w pierwszej kolejności? Odpadałbym do tyłu, żeby super. Prostopadu nie było. Brawo, chłopaki. Super, dokładnie. Ten przeciwnik ma dużo miejsca, tak zwaną piłkę otwartą, to obrońcy powinni być przygotowani do biegu w stronę własnej bramki. Zrobiłem wam animację, chodzi o tego zawodnika numer 10. Kiedy widzimy, że on ma właśnie piłkę otwartą, to dobra informacja, Mikołaj, odpadamy po to, żeby właśnie nawet gdy oni pójdą wyżej, skrzydłowi napastnik, no to żeby piłka, gdy już trafi, no to ciągle będzie ten lewy obrońca przed piłką, czy nawet gdyby piłka trafiła do napastnika, to ciągle obrońcy są przed nim. Ok, to znacie te zagrania. I jeszcze jedna informacja. Przeciwnik ma piłkę zamkniętą, no to od razu doskok, żeby się nie obrócił. Przodem do bramki. Tak jest. Mhm. Doskok i skracamy dystans, nie? I to jest jeszcze informacja. Znowu do obrońców środkowych, powiedzmy, gdy krycie pola karnego, gdy skrzydłowy siódemka niebieski minął, wygrał pozycję do dośrodkowania, minął dryblingiem, no to już później mamy krycie 1-1. Takie jest moje założenie. Ja sobie zdaję sprawę, że każdy trener klubowy może mieć inne założenia, że według niego powinno się kryć strefę. Ja wolę kryć zawodnika w polu karnym niż strefę. I moim założeniu jest takim, żeby nawet jak, wiecie, napastnicy często się krzyżują, to ja biegnę za swoim napastnikiem. Nie przekazuję sobie w polu karnym, bo to jest za daleko, za późno. Ja chcę, żeby obrońcy moi kryli jeden do jednego w polu karnym. Pozostali obrońcy kryją jeden na jeden w polu karnym zawsze od strony własnej bramki. Czyli nawet jak dziewiątka zejdzie mi krzyżowo na długi słupek i nawet kiedy dziesiątka zejdzie mi w krótki słupek, to ja chcę kryć go jeden do jednego. I nawet kiedy jeszcze będzie tak zwany cutback, to zwracam uwagę właśnie bardzo często, żeby te przedpole karne od piątki do szesnastki, dwudziestki też było pokryte, bo bardzo często się zdarza teraz tak zwane te cutbacki. I to też jest ważna informacja, Mikołaj, dla ciebie, że musisz ty też reagować. Nie to, że tylko teraz bronią piątki i jedenastki środkowy obrońca, ale ty jako 6-8 też musisz tutaj zwracać uwagę na tą od 11 do 25 metra na te piłki zgrane, ale również na przykład wybite. Gdyby się okazało, że wiecie, obrońcy wybili piłkę, a i tak przeciwnik 8 zbierze tą piłkę, no to wtedy też może być sytuacja bramkowa dla przeciwnika. Więc tutaj, Mikołaj, też nie możesz się wyłączyć z gry obronie przy dośrodkowaniach, bo to też jest sytuacja, w której możesz zadecydować o tym, że po prostu uchronisz drużynę przed stratą bramki. Chłopaki, takie zadanie dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że się wam spodoba i wykorzystacie. Przygotujcie analizę gry obrońców w dowolnym meczu rozgrywanym podczas kolejnego weekendu. To jest dla was, dla chętnych. A przy jakiej sytuacji? Przy ataku, powiedzmy, dobra, wybierzmy sobie tak. Tak, żeby było łatwiej. Tomek, jak chciałbyś przeanalizować grę obrońców? Pod jakim kątem? Czy to może być, dajmy sobie tak, krycie w pole karnego? Może to być reakcja na zagranie długiej piłki? I jak się zachowują obrońcy podczas wysokiego pressingu mojej drużyny? No to trójka. No to jak się zachowują obrońcy? Dobra, jak sobie zachowują się obrońcy podczas wysokiego pressingu mojej drużyny. Super. Mikołaj, chcesz się tutaj z nami pobawić? Ja mogę to samo spróbować. Okej, dobra. To wybierzcie sobie dowolny mecz, przeanalizujcie go, napiszcie sobie na kartce albo możecie jakiś slajd zrobić, cokolwiek chcecie. Z chęcią chcę zobaczyć, co zrobiliście. Możecie do mnie wysłać messengerem albo na mój adres mailowy, jeśli będziecie chcieli, jak wolicie. Bo to też
Chcemy, żebyście wy coraz lepiej rozumieli tą grę, żebyście też zwracali uwagę na takie małe detale, które my, trenerzy, już mocno analizujemy. Jeśli wy będziecie wiedzieć, jak obrońcy się zachowują, no to być może, Tomek, ty znajdziesz dla siebie rozwiązanie. Aha, on idzie wysoko po piłkę jako obrońca, to może ja pójdę w momencie, kiedy mamy piłkę za jego plecy, wtedy otrzymam piłkę. To być może znajdziesz, Tomek, rozwiązanie dla siebie, jak przechytrzyć tego obrońcę. Mikołaj, ty może znajdziesz sytuację, jak się poruszać, kiedy jest wysoki pressing mojej drużyny, gdzie będą przestrzenie dla mnie, żeby tą piłkę otrzymać. Także zróbcie taką analizę na kartce, na telefonie, cokolwiek, jak chcecie, w dowolnej formie. Wyślijcie do mnie messengerem lub na maila i z chęcią o tym później porozmawiamy. Kolejny webinar będzie we wtorek. Też mamy ciekawego gościa dla Was, ale jeszcze nie będziemy Wam o nim mówić, żebyście byli przygotowani. Wtorek prawdopodobnie 20:30. Też czekamy jeszcze na potwierdzenie. I wiadomo, poniedziałek jest wielkanocny. Mamy dwóch na pewno gości na przyszły tydzień, też ciekawych, więc bądźcie, bo będzie, myślę, że znowu ciekawie i merytorycznie, ale również tak życiowo, bo chcemy tę pokazać Wam z różnych stron tą piłkę nożną, nie tylko od strony takiej, wiecie, super zawodników, ale też czasami chcemy Wam pokazać, jak to jest, gdy się nam nie udało w piłce nożnej. A mamy takiego gościa ciekawego, który też powie Wam, czego mam po prostu nie robić, bo on czegoś robił za dużo i jemu się nie udało zagrać piłkę, trochę życie mu się zawaliło, teraz próbuje się odbudować, a był też dosyć wysoko. Także w przyszłym tygodniu będziemy mieć takiego gościa, damy Wam znać. I na pewno będzie ciekawie. Chłopaki, co jeszcze tutaj mogę Wam podpowiedzieć, co Wy byście chcieli jeszcze wiedzieć? Czy na dziś, czy na kolejny webinar, z chęcią się przygotuję do tego, żeby więcej rzeczy było jeszcze dla Was takich stricte indywidualnych. Ja bym trochę bardziej z ataku coś chciał w następnym webinarze. Dobra. Mikołaj? Może być pod różnym kątem, ale coś z ataku tak. Dobra. Przydatnego. Mhm. To jakoś nie mam pojęcia, ale może nie wiem, jakieś jak konstruowanie akcji, nie wiem, co takiego może być. O, 2 tygodnie temu, Mikołaj, robiłem webinar poruszanie się zawodników 6-8-10 w ataku. Oglądałeś może? Chyba mnie nie było, nie oglądałem. No to jest to na grupie otwartej Future Play Project. Tam pokazywałem, jak się w ataku, 5 wskazówek dałem, jaki sposób poruszać się w ataku, więc jeśli chcesz, to sobie odśwież. A tutaj, Tomek, postaram się tutaj dla Ciebie przygotować na kolejne spotkanie nasze, właśnie bardziej poruszanie się napastnika, skrzydłowych, tak, żeby sobie szukać tych ścieżek do tego, żeby znaleźć miejsce do strzału. A powiedzcie, chłopaki, jeszcze okay. Tak zapytam Was, kogo byście chcieli usłyszeć? Kto by Wam takich gości, nie wiem, zawodników, trenerów, takich osób związanych z piłką, kogo byście chcieli usłyszeć? Kto by Wam jeszcze dał jakąś wskazówkę, otworzył Wam taką świadomość? Ale z jakich zawodników chce, czy tak bardziej? Znaczy, no wiadomo, no też nie jesteśmy cudotwórcami, no ciężko, że jeszcze lewego nie znam. Nie ściągniemy. No ale wiecie, spokojnie, kropla drąży skałę, kto wie, czy kiedyś jakiś zawodnik reprezentacji do nas nie zagości. O, mój kolega to jest Tomek Kędziora, rok temu z nim również zorganizowaliśmy rozmowę i też podzielił się swoimi informacjami, reprezentant Polski. Ale może tak, chodzi na przykład, czy to chcielibyście jakiegoś trenera z ekstraklasy albo, nie wiem, z akademii, czy to chcielibyście zawodnika, nie wiem, z ekstraklasy, z reprezentacji albo może być może z akademii jakiejś topowej z Polski, zagranicy, albo może chcielibyście z agentem piłkarskim, wiecie, z menadżerem porozmawiać, albo może z dietetykiem, albo nie wiem, ze scoutem, że mieliśmy rozmowę, nie wiem, z trenerem, nie wiem, napastników, czy co byście chcieli? To ja w sumie albo jakiś trener taki z ekstraklasy, albo taki zawodnik topowy. Dobra. Polski. Mhm. Mikołaj?
Ja tak samo, może też tam jakiś dietetyk też mu się da wydaje, że to fajnie, dobre by było. Dobra. To zaraz poruszę też z trenerem Tomkiem Grudzińskim, żeby trochę też jeszcze informacji wrzucił o odżywianiu. O tym pomyślimy. Zastanowię się, czy mam tutaj kogoś znajomego z dietetyków. Wykorzystaliście jeden na jeden konsultację, być może nie wiem, z trenerem Szałkiem. Chcieliście jakiś trening jeden na jeden mentalny? Tak, ja już termin ustaliłam, tak samo z trenerem Grudzińskim. Dobra. Kołaj? Ja jeszcze nie, ale zaraz napiszę, coś ogarnę. Działajcie, chłopaki, działajcie, bo my jesteśmy dla was i chcemy wam pomóc, więc wykorzystajcie ten czas. Bo to, co wszystko robimy, jest dla was robione, żeby was budować. Także jeśli ja również jestem do waszej dyspozycji, cokolwiek będziecie chcieli, chcieli analizę meczu waszego, jeśli macie nagrane, to napiszcie do mnie albo powiedzcie teraz, że mam mecz, że chcę pod takim kątem analizy, to ja z chęcią się do tego przygotuję. Tylko czekam na wasze informacje. Okej. Chłopaki, co jeszcze mogę wam pomóc? Co byście jeszcze chcieli wiedzieć? No ja tak z grze w obronie to tak już chyba wszystko. Dobra, nie męczę was tą grą w obronie. Mikołaj? Ja też, bez też nic nie mam. Dobra, chłopaki. To ja wam dziękuję, życzę wesołych świąt, bo już nie będziemy przed świętami widzieć. Spędźcie go na pewno aktywnie z rodziną, z najbliższymi. Dbajcie o swoje zdrowie. I widzimy się we wtorek. Będzie ciekawy też gość, także pamiętajcie, damy wam znać pewnie w poniedziałek, jak ustalimy godzinę. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, wesołych Ja świąt. wzajemnie życzę wesołych świąt. Do widzenia. Do usłyszenia, Dziękuję, cześć. cześć. wesołych świąt.